OK, Siemanko, tutaj wicek. Dziś przedstawiam Wam pierwszy z serii poradników dla nowych graczy z okazji darmowego weekendu i czwartego sezonu For Honor. Postanowiłem podzielić wiedzę o grze na mniejsze materiały, które łatwiej będzie Wam przetworzyć. Dzięki temu, jeśli znajdą Was jakieś pytania, będę mógł na nie odpowiedzieć dodatkowym materiałem i przykładami. Zachęcam więc do dyskusji w komentarzach. Okej, okay, złapcie herbatę lub pizzę i zaczynamy. Pierwszą rzeczą po zainstalowaniu gry będzie wybranie frakcji, rycerzy, wikingów lub samurajów. Wasz wybór określi pod jakim banerem będziecie zdobywać war asety i o jakie terytoria przyjdzie wam walczyć. Wybór frakcji nie blokuje wam wyboru postaci, to znaczy, że jeśli jak ja będziecie walczyć po stronie samurajów, nadal możecie walczyć np. wikingami, takimi jak Warlord, czy rycerzami, np. Gladiatorem. Jeśli nie jesteście zadowoleni z wyboru, bez paniki, zawsze możecie ją zmienić na stronie waszego profilu. Ale uwaga, jeśli zmienicie frakcję w czasie trwania pierwszej rundy wojny frakcji, stracicie prawo do nagród na końcu tej rundy. Jeśli natomiast zmienicie frakcję po pierwszej rundzie, nie dostaniecie nagród na koniec całego sezonu. Także wybierajcie ostrożnie i zastanówcie się. Kolejną rzeczą jest stuletnie pytanie czy grać singla. Odpowiedź jest bardzo prosta. Zdecydowane tak. Nie dość, że przejdziecie samouczka, który wprowadzi was w mechanikę gry, to jeszcze w samej kampanii jest wiele znajdzie, które dadzą wam takie bonusy jak emblematy, czy więcej stali. Poza tym po przejściu gry też dostaniecie pewną ilość stali, także bardzo, bardzo polecam. Następnym krokiem będzie wybranie pierwszego trybu, w jakim przyjdzie wam walczyć. Na początek polecam dominację. Ten tryb wrzuci was w wir walki, ale nie będziecie tam sami. Wraz z drużyną będziecie mieć dużo okazji powalczyć, gankować przeciwników i samemu unikać ganków. Wiem, że kusi Was, aby natychmiast zacząć duele, ale jak się tam wielu doświadczonych graczy i możecie poczuć się zdemotywowani. W niedługim czasie stworzę osobny materiał o trybach gry, ponieważ w sezonie czwartym dojdzie nowy Tribute, również na 4, podobny do Capture the Flag i na pewno będzie wymagał wytłumaczenia, także więcej szczegółów później. Następnym problemem będzie wybór waszej pierwszej postaci. Szczerze mówiąc, spójrzcie na to, kto wizualnie Wam się podoba, i zacznijcie nim po prostu grać. Poczujecie trochę lepiej mechanikę rozgrywki. Warto zwrócić uwagę na to, jakim typem postaci jest Wasz bohater. Czy jest to zabójca, czy jest to tank, czy może vanguard, po polsku weteran, czy może jest to hybryda. Ważne jest to o tyle, że w trybach 4x4 będziecie dostawać punkty doświadczenia, tzw. sławę, w angielskiej wersji renome). Za różne aktywności, w zależności od tego, jakim typem postaci gracie. Pomyślałem, że najlepszym sposobem na przedstawienie Wam różnych bohaterów będzie przeprowadzenie małej klasyfikacji: od tych, którymi na początku łatwo zacząć, którymi gra się trochę trudniej, ponieważ są mechanicznie bardziej skomplikowani, i tymi, którymi trudniej jest się nauczyć samej mechaniki i kombinacji ciosów, ale także są to postacie, które w obecnej mecie radzą sobie trochę słabiej niż inni bohaterowie. Na początku grupa łatwych bohaterów. Klasyfikacji otwiera Warlord. Ma dużo HP, dosyć dobry damage, hyper armor przy ciężkich atakach oraz nieblokowalny opener. Do tego jeden z najlepszych guard w grze. Kolejną postacią jest Piski Perka. Strasznie znienawidzona przez społeczeństwo, zwinna, szybka. Ma dużą mobilność, krwawienie i cóż, wszyscy jej nie znoszą, ale hej, jesteście nowi. Polecam. Kolejną kontrowersyjną postacią jest Centurion. Ma dosyć dużo HP, dużo nieblokowalnych ataków, posiada tzw. soft feint i niesamowite kombosy, które społeczność For Honor nazywa katcenkami. Jego silne ataki są chyba najszybsze w grze i szczerze mówiąc, sprawia poważne problemy jako przeciwnik. Klasyfikację łatwych postaci zamyka Shinobi. Jest nieco trudniejszy do nauki, ponieważ posiada bardzo ciekawe kombinacje, bardzo wysoką mobilność, dodatkowo nieblokowalne kopniaki no i ciężkie ataki z odległości, które potrafią zaskoczyć, szczególnie w gankach. Przechodzimy teraz do klasyfikacji średniej trudności bohaterów, a klasyfikacja otwiera... Gladiator. Jest to kolejny zabójca, bardzo mobilny, ma dużą łatwość do wykonywania ataków nieblokowalnych, które dają wiele możliwości mix-upów. Nie ma dużo HP, lecz nadrabia większą ilością staminy i szybszą jej regeneracją. Kolejną postacią jest Warden, najpewniej pierwszy bohater, jakiego spróbujecie. Jego kombinacje nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać, lecz gdy je opanujesz, będziecie bardzo trudno pokonać. Dzięki nieblokowalnej kontrze ataku z góry stanowi duże zagrożenie dla większości bohaterów, szczególnie dla Orociego. A skoro o nim mowa, Orochi, zabójca, również mobilny, posiada dość proste kombinacje jeden z silniejszych deflektów i moim zdaniem jest liderem kontr. Choć może wydawać się postacią dosyć prostolinijną, to jednak w rękach doświadczonego gracza potrafi nieźle namieszać. Kolejną postacią jest Rider. Jego silny, nieblokowalny atak strefowy można anulować bardzo późno, co zaskakuje większość ludzi. Posiada dosyć dużo HP i jedną z ciekawszych mechanik rzutu. Możecie złapać i przenieść na bardzo długi obszar. Wykorzystując w ten sposób zagrożenia środowiska, o których nawet nie myślałeś, ponieważ są zbyt daleko. Ostatnim w mojej liście średnio zaawansowanych postaci jest Highlander. Bardzo nietypowy bohater z unikalną mechaniką dwóch stancji, z których defensywna pozwala blokować i przełamywać guardback, a ofensywna serwuje szereg nieblokowalnych ataków, jednak bez możliwości obrony. Posiada hyper armor w czasie wykonywania wielu ciężkich ataków, co pozwala trade'ować ciosy i zapewnić zwycięstwo. Ostatnia grupa bohaterów jest trudniejsza w obsłudze. Jak mówiłem, nie ze względu tylko na to, że ciężko się nauczyć nimi walczyć, ale w obecnej mecie są nieco słabsi od innych bohaterów. A klasyfikację otwiera Nobushi, jedna z moich ulubionych postaci. Jej nietypowa mechanika ukrytej postawy daje bardzo duże możliwości otwarcia przeciwnika. Posiada wiele ataków wywołujących krwawienie, a jej pasywna zdolność zadaje więcej obrażeń krwawiącym przeciwnikom. W obecnej mecie jest wyraźnie słabsza od innych i trzeba się mocno nastarać, aby być w niej mistrzem. Jednak każde zabójstwo to ogromna satysfakcja. Następnym bohaterem jest Kensei, przez społeczność uważany za jednego z najsłabszych, choć szczerze uważam, że to dlatego, że mało kto poświęcił mu dość czasu, aby nauczyć się jego kombinacji i mix-upów. Teoretycznie trudno nim wygrać, lecz gdy nauczysz się kilku reakcji, staje się bardzo przyjemnym bohaterem do grania. Kolejnym bohaterem jest Berserker. Z powodu często stosowanych taktyk, Zerker jest uważany za dość przewidywalnego. Choć w rękach sprytnego gracza, jego kombinacja ataków szybkich, markowanych ciężkich i przemieszanych z guardbreakiem stają się praktycznie nie do zatrzymania. A jeśli poświęcicie chwilę na poznanie jego emotek i egzekucji, wyłoni się postać z bardzo unikalnym charakterem. Na końcu grupy ciężkich do nauczenia przedstawiam wam Lowbringera. Ludzie uwielbiają tego gościa. Jego pancerz, halabarda i unikalne emotki stały się już dawno hitem internetu. Mechanika jego ciosów może początkowo sprawić wiele trudności, lecz w rękach dobrego gracza staje się puszką nie do zabicia. Nierzadko widziałem Lowbringerów walczących 1 na 4, którzy wychodzili zwycięsko z tego starcia i przejmowali strefę. Nie wspomniałem jeszcze o kilku postaciach, których z tego powodu iż nie grałem z nimi za dużo, nie jestem w stanie do końca określić trudności ich zaawansowania. Tak więc w ostatniej grupie, o której trudno coś powiedzieć, znajduje się Valkyria. Szybkie ataki i unikalne połączenie pozy pełnego bloku tanka z unikami z odbiciem zabójcy. Stawiają Valkyrie w dosyć dziwnym miejscu. Jest po części każdym i nikim. Zdecydowanie ma potencjał i w dobrych rękach jest zmorą na miarę Szynobiego. Kolejnym trudnym orzechem do zgryzienia, hehe, jest Conqueror. Jego wysokie HP i możliwości defensywne sprawiają, że kong w dobrych rękach jest praktycznie nie do zabicia. Posiada nieblokowalne uderzenie tarczą, które gwarantują trafienie lekkim ciosem. Posiada też rzadko w praktyce używane kontrowanie atakiem ciężkim, które zbija praktycznie każdy atak przeciwnika. I na końcu jeden z ulubionych grubasków For Honor, czyli Shugoki, jego niesamowicie wysokie HP. I powracający hiperarmor sprawiają, że szugoki przetrzyma niewzruszony większość ataków, jakie na niego rzucisz. Niestety, skromny zestaw ciosów stosowanych przez graczy sprawia, że jest on dość przewidywalny, choć nadal groźny. Oczywiście nie bierzcie tej klasyfikacji jako absolutny wyznacznik to głównie zdanie moje i oparte na opinii społeczności For Honor. Poza tym meta się zmienia, a wraz z rozpoczęciem sezonu czwartego i dwóm nowym postaciom, ta klasyfikacja może nie być wystarczająca. For Honor jest bardzo bogatą grą, a użyty w niej system walki i różnorodności postaci zachwyca wielu graczy. Dlatego uważam, że warto namawiać znajomych do jej kupna. For Honor potrzebuje świeżej krwi, bo każdy nowy gracz ma inne pomysły, jak walczyć. Ok, szanowni, w tym odcinku to tyle. Skupiliśmy się dzisiaj na tym, o czym myśleć na samym początku przygody z For Honor. Użyłem wielu określeń, których możecie nie znać, ale nie martwcie się, w opisie wideo znajdziecie ich wyjaśnienie. Pamiętajcie, aby zostawić Wasze pytania i przemyślenia w komentarzach. Natomiast do Was, weterani, kieruję pytanie i prośbę. Być może Wasze doświadczenia różnią się od mojej klasyfikacji. Być może znacie jakieś triki ulubionych bohaterów, którymi moglibyście się podzielić. A może znacie jakieś kontry, które pomagają Wam pokonać najbardziej znienawidzonych wrogów. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. I to już koniec na dziś. To był dla Was Wicek, i jak zwykle polecam i pozdrawiam. Do zobaczenia w For Honor.